To jest taki problem, że to jest choroba degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego i jest progresywna, czyli u pacjenta ten stan się pogarsza z czasem i tych problemów jest coraz więcej. Początek to są oczywiście łagodne zmiany typu zapominanie o jedzeniu, nieprzyjmowanie posiłków. Niestety z czasem to zaczyna być coraz trudniejsze, dlatego że oprócz tego, że pacjent zapomina jeść posiłki, on zaczyna mieć problem w ogóle z samym jedzeniem. Więc osoba, która się opiekuje, powinna jak najdłużej dbać o to, żeby jednak ten pacjent był samodzielny. Czyli najkorzystniej jest przygotowywać 5 małych posiłków w ciągu dnia i pilnować, żeby one były zjedzone. Najlepiej towarzyszyć osobie chorej w spożywaniu tych posiłków, bo niestety przy chorobach demencyjnych, przy chorobie Alzheimera, pacjenci najnormalniej w świecie zapominają o tym, że w ogóle trzeba jeść. To już my musimy pilnować jako opiekunowie, żeby ten pacjent w ogóle zjadł. Z czasem używanie sztućców zaczyna być problemem, więc trzeba pozwolić pacjentowi jeść tak, jak potrafi. Jeśli je rękoma, niech je rękoma. Jeśli się kruszy dookoła wszystko, niech się kruszy, niech pacjent jeszcze ma tą swoją samodzielność. Można pomyśleć o tym, żeby podkładki różnego rodzaju poużywać na stół, czy plastikowe talerze, bądź na gumkach talerze, żeby one się nie przesuwały. Napoje podawać w kubeczkach z dzióbkami, żeby się nie rozlewało. W momencie, kiedy zaczynają się pojawiać już problemy z gryzieniem, pacjent nie jest w stanie gryźć posiłków, blendujemy posiłki i przygotowujemy je w postaci takich klejków, papek, żeby były łatwe do przełknięcia, bądź przygotowujemy w ogóle płynne posiłki też w kubeczkach z dzióbkami, żeby one były do picia. Napoje można podawać ze słomką, to zawsze pacjent jest w stanie wypić, nie porozlewa. My pilnujemy, żeby ta woda też w diecie była, czy napoje generalnie, oczywiście nie gazowane, nie słodzone, żeby w diecie się znajdowały. Pilnujemy, żeby pacjent je przyjmował, dlatego że częstym problemem jest też odwodnienie u pacjentów, bo oni nie czują pragnienia i te osoby nawet bez demencji, seniorzy, nie pamiętają o tym, żeby te płyny były gdzieś pod ręką. To jest jeden z najczęstszych też błędów w odżywianiu, a woda to zdrowie, prawda? Więc ona jest podstawą tutaj naszego zdrowia. Należy pilnować, żeby pacjent, który wymaga opieki, żeby tą wodę spożywał, dlatego że nawodnienie organizmu jest podstawą dobrego jego funkcjonowania. Pracy serca, różnych zjawisk związanych na przykład z termoregulacją, reakcją na wysoką temperaturę, czyli pocenie się. My zapominamy o tym, że my dużo wody tracimy właśnie w ten sposób. Bo nam się wydaje, że się wypiło tą wodę, ją się wydaliło i zapomina się, że my jeszcze nawet oddechem tracimy, jak się lusterko przyłoży do ust. To przecież jest para, prawda? To jest woda. To jest woda, która z naszego organizmu się wydostaje. Więc cały czas trzeba to uzupełniać. Takim prostym sposobem dla osób, które jeszcze nie mają demencji, może są w tych początkowych stadiach, to jest przygotowanie dzbanka wody i z tego dzbanka, żeby ta woda ubywała w ciągu dnia i żeby ten dzbanek wody wypić. Po prostu mieć taki zwyczaj podchodzenia i popijania sobie. Natomiast jeśli w momencie już, kiedy pacjent wymaga większej opieki, to już jest rola opiekuna, żeby jednak te płyny podawać i pamiętać o tym, że one muszą być, jest to około 2 litrów w ciągu doby, które pacjent powinien dostać do picia. Woda też poprawia procesy trawienne w organizmie, procesy związane z wydalaniem, także bardzo jest ważne, żeby była cały czas.